Spadek poparcia dla PO. Efekt Tuska osłabu. Efekt Donalda Tuska osłabu. Najnowszy sondaż: 34% Polaków zagłosowałoby na PIS, wynika z sondażu IBRIS. Względem poprzedniego badania największe wahanie poparcia odnotowuje koalicja obywatelska. Aktualnie chce na nią głosować 23% badanych. Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS dla Rzeczpospolitej. Z badania wynika, że 12% chce oddać głos na Polskę 2053, na Hołowni 7%, na Lewicę 6%, na Konfederację a 5%, na PSLKP 13%. Respondentów udzieliło odpowiedzi, nie wiem. Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 września na grupie 1100 respondentów. Ibris, kolejna ofensywa Kaczyńskiego nie przynosi już zysków. Gazeta wskazuje, że w najnowszym sondażu preferencji partyjnych nie ma wielkich niespodzianek, mimo że wydarzeń politycznych, ostrych debat, a nawet skandali nie brakuje. Prawo i sprawiedliwość zajmuje pozycję lidera, a w porównaniu z sondażem ze środka lata przełom lipca i sierpnia zyskuje 0,4 punktów procent. Różnicy więc właściwie nie ma. Wydaje się, że kolejna ofensywa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tym razem dotycząca zagrożenia, jakie mają stwarzać uchodźcy na naszej wschodniej granicy, nie przynosi już władzy politycznych zysków. Może być też równoważona przez porażki rządu. Takie jak na przykład sprawa turowa, konflikt to praworządność, leksty czy wyraźnie rosnące ceny, także energii. Uchodzy jako temat przynosili władze poparcie, ale teraz się on raczej wyczerpał, analizuje dla gazety Marci Induma, szef i Ekspert dodaje, że zabranie mediów z nadgranicy, niepokazywanie drastycznych obrazów spowodowało opadnięcie emocji, a trudno zarządzać strachem bez nich poparcie dla KO jest słabiej niż w lipcu największe wahanie poparcia odnotowuje koalicja obywatelska na którą dwa miesiące temu chciało głosować 27% badanych a obecnie 23 trzeba jednak pamiętać że wtedy działał jeszcze bardzo silnie efekt Tuska który dopiero co powrócił na polską scenę polityczną czytamy w Rozet Zdaniem Marcina Dumy obecne notowania ko mogą być poziomem jej naturalnego poparcia. Jest słabiej niż w lipcu, ale tamten wynik pokazuje, że jak pojawi się nowy impuls, to partia Tuska osiągnie znów ok. 30%, mówi szef Ibris. Dodaje jednak, że konwencja w płońsku takim impulsem nie była, a lipcowy wzrost mógł wynikać z przyciągnięcia niezdecydowanych, których w lipcu było mniej 9%. Niż we wrześniu 13%. Polska 2050, Szymona Hołowni na koniec lipca, notowała 11%. Tracąc na rzeczko, tym razem wyniki wskazują na spowolnienie tendencji spadkowej, PL 2050 wskazało 12%. Respondentów: Z wyraźniejszym spadkiem mamy do czynienia w przypadku lewicy, która obniżyła notowania z 9 na 7%. W tym samym miejscu tkwi PSL koalicja polska minus 5%. Konfederacja poprawiła się o jeden punkt z 5 na 6%. Nie ma ruchu na razie w świecie politycznym, przyznaje Duma. Wskazuje jednocześnie, że są jeszcze dwa lata do wyborów i na pewno nie jest w interesie partii nadmierne rozgrzewanie wyborców.